Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki i cóż, dziś widzimy się w czymś, czego możliwe, że nikt z was się nie spodziewał. A oto i Dungeon Crawler. I tak, nie przesłyszeliście się. Nazwa też nie jest błędna. Nie jest to Dungeon Crawler, tylko Dungeon Crawler. Inaczej mówiąc, nawet mi to porównuje do tego, co by było, gdyby Backpack Hero był grom na automacie z chwytakiem. I tak, to co tutaj widzicie jest, od razu wam powiem, wersją demko, demonstracyjną demo tej gry. Ale z tego co się dowiedziałem niedawno, jest bardzo rozbudowana, dlatego też stwierdziłem, że czemu by nie. Chociaż jeden odcinek mogę z tego zrobić, może nawet kilka. I tak, sami twórcy na początku mają fajny ekranik powitający, który tłumaczy, że to bardzo wczesna alfa, pełno bugów, niedorobieni i tak dalej. Jednak z tego co słyszałem, to jest to no, dosyć solidne, więc tak. I zaczynamy i powiem wam tyle. Grę widziałem, więc co nieco tam ogarniam, ale nie grałem ani razu, dlatego też... No, najprościej mówiąc, nie mam pojęcia, jak to będzie tutaj tak dokładnie. Tak, żeby nie było, jest polska wersja, ale nie była najlepiej przetłumaczona, więc... powiedzmy, że gram po angielskiej. I tak, jeśli chodzi o postacie, jest ich tu kilka. Na razie pokażę wam te, które tutaj są dostępne od razu. Jak i też kilka, które są zablokowane. Tak. Tego co się orientuję, da się je wszystkie odblokować. Ale tak czy inaczej dzisiaj gramy pierwszą postacią, Sir Banalotem. Sir Banalot. Kiedyś był rycerzem, ale... powiedzmy, że stracił podczas hazardu wszystkie swoje pieniądze i stracił łaskę, czy wypadł z łask. Teraz jest tutaj na wielkim misju, queście, żeby odzyskać swoją szczęśliwą łapkę, która została odcięta przez złego władcę lochu. I tak, grając nim mam 10 życia więcej niż innymi postaciami. Życie jak działa, to zapewne wiecie, to wszędzie tak samo we wszystkich grach. Dostajemy 5 bloku, czyli 5 obrażeń i negujemy. Nasz startowy jakby chwytak będzie posiadał 10 sztyletów. I tak, atakuje najbliższego wroga za 5. 10 małych tarcz, które blokują 5. Jedną dużą tarczę, która po prostu blokuje 10, fajnie. I będzie miała podwójne bloki, jeśli się samemu podniesie. I mały miecz, 10 obrażeń, podwójne, jeśli się złapie samemu. Ale tak, na razie to tyle. I teraz jak grać? Zbieraj przedmioty swoim chwytakiem, żeby walczyć z wrogami. Dajesz kursorem na rzecz, żeby dostać więcej informacji, wsad, żeby poszedć po mapie, bo tak, jest tutaj mapa. A idę, żeby przesuwać ten, jak to się nazywa, chwytak. Spacer, żeby go opuścić, spacer po raz kolejny, żeby, jak to się nazywa, szybciej go po prostu zamknąć. I backspace, żeby skipnąć turę. Można zmienić sterowanie w ustawieniach. Tak, 5 pięter, nasze życie, nasze złotko. I proszę, można się poruszać, przy czym nie możemy się cofać, więc tak. 2 razy D i mamy pierwszą walkę. Więc tak, tu są nasi wrogowie, lodowe slajmy. Należy chcą się blokować, więc nie wiem, czy ma się aż tak tym przejmować. I proszę, nasz chwytak. Z tego co widzę, mamy 2 chwytaki. I tak, jakoś by tu się blokować, to raczej spróbujemy ataki robić większe. I no, ale najpierw po prostu zajmijmy się tym, co ważne, czyli ustawmy chwytaka. Spacja, joink. I proszę, co my mamy? 2 sztylety i krótki miecz. No i jeszcze są takie tutaj, to jest chyba nazywane tutaj fluff po prostu. Takie właśnie wełenki, one są o tyle wspaniałe, że... no, nie robią nic. I... w sumie nie wiem, po co one tutaj są, pewnie będzie, potem będą jakieś perki czy coś, co będzie z nimi działać, ale na razie tego nie widziałem, więc... no. Drugi raz rzucamy sobie chwytaka. Dwie tarcze. Nie najlepsza decyzja, ale to, że dostaliśmy 2 nożyki, to fajne. I tak, jak widzicie, z każdą rundą wszystkie nasze rzeczy są wrzucane ponownie do puli, więc fajnie. Ale z drugiej strony niekoniecznie fajnie, jeśli chcemy się czegoś szybko pozbyć, żeby móc potem mieć lepsze tury z innymi rzeczami. A tak czy inaczej, dobra. Teraz chcą atakować, na całe szczęście złapaliśmy 2 tarcze, więc już się wybronimy. No i 2 nożyki. Może jeszcze jak zrobimy tego miecza, to... a, jeśli miecz nie spadnie, to wygraliśmy, więc no. Zamysł gameplayowy bardzo prosty, ale miałem to na liście życzeń już od dawna, dopiero jednak teraz gram w to demko, bo no dopiero odkryłem, że ono jest takie świetne ponoć.
Muszę przyznać, muzyka jest ciekawa. Nie, nie, za szybko. Oh, za szybko zamkłem. Za szybko zamkłem, straciliśmy chwytaka. Ale tak. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No jak mówię, na razie jeden odcinek. Może być więcej i jedna tarcza i mieczyk. Szkoda, że tylko jedna tarcza i mieczyk. Już wolę, gdyby był sam mieczyk, wtedy bym zadał podwójne ciosy. Ale dobra, o dwa chwytaki musimy się trochę bronić. O! Zmarnowałem chwytaka, no nie. No nie. Chciałem miecza, szlesiki złapać. No trudno się mówi. Dobra, to skoro i tak już coś zepsułem, to złapam chociaż jakieś tarcze, żeby się wybronić. No, mamy dużą tarczę i mam tarczę. Szkoda ponownie, że nie samą dużą, bo by dała 20, a nie 10, ale znaczenia tutaj na razie nie ma żadnego, jako że to jest walka pseudo samouczkowa i teraz czy dam radę co złapać? Spróbujmy. Mam to. O, miecz i sztylet, no i jeszcze flafy. Nie jest to idealne rozdanie, jakby to najłatwiej nazwać, ale nadal możemy fajnie to zrobić. Ugać i... No jak nazwać, musiałem mi nożem uciec. Ale okej, okay. Jak widzicie. Rozgrywka wygląda w taki sposób, no... Naprawdę nie ma nic do zadania. Jest to gra trochę szczęścia. Nawet bardzo. Gra szczęścia. Nawet osobiście stwierdził. Ale mimo tego, że jest to gra szczęścia, to... No... To jest coś takiego, że się chce w to grać. I chyba wygramy nawet, bo udało się miecza i sztyleta. Tak... Sam miecz to by się udało, jakoś by miecz i sztylet też się udało. I tak, po tym jak wygramy, klasyka, można przerzucać za monetki, można skipnąć, a można brać różne rzeczy. I to jest sobie jakieś lepsze. Chcę, tu mam maczugę, która bije 100% bloku jako obrażenia. Fajne na statyki chyba pod blok. Szczęśliwy patyk. Atakuje najbliższego za od 1 do 15, a tutaj włostrzowy miecz. A, zaatakuje najbliższego za 20, ale straci 5 życia. Okej, po chwili namyślenia stwierdzam, że mimo tego, że tutaj to jest kuszące, ma jakieś złote, piękne i tak dalej, to weźmiemy szczęśliwy patyk. Który swoją drogą wrogu ma jakieś coś takiego, aha, upgradable, czyli to i co to oznacza? Drewno. Okej, nie wiem co oznacza drewno, ale niech będzie. Pewnie potem będą jakieś mechaniki, które się z tym łączą, z tym życie, ale tak. I co mamy tym razem? Ogniste gluty, które widać, że są dużo bardziej agresywne, więc... A pierwszą rundę spróbujmy rozegrać taką... No w sumie pierwszą akcję, taką bardziej ofensywną. Proszę, patyk, zadaj dużo. 3, no jasne. A teraz niestety jednak, czy tego chce, czy nie, musimy się trochę poblokować, więc... A... Może złapię tarcze wszystkie? O! Nie jest dobrze. Mocno dostaniemy obrażenia. Ale tak to jest, jak się... Z takim miłopym jak ja. Dobra. Widzę, że te slajmy chyba, czy te ogniste gluty nie zmieniają swojej strategii. No, znowu to samo. Jestem zbyt chciwy. Naprawdę zbyt chciwie podchodzę do tego wszystkiego. A, może uda się nawet swoją drogą wyeliminować go, jeśli wszystkie rzeczy się zapali. No, nie udało się. Ale z drugiej strony mamy dużo tarcz, więc otrzymamy zaledwie 4 obrażenia. Oczywiście wolałbym nie otrzymać żadnych, ale... Właśnie, ale... Po prostu ale. I teraz tak, widzę tu idealne miejsce na dzień dobry, więc... No, żal tego, nie wiem, szkoda, że ten nożyk uciekł. Dobra, pierwszy nożyk w niego. Ginie. Tak, 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 tak. O! Może tu ugramy, jeśli złapiesz tylecika. I uwaga, uwaga, mamy szlecik. Jeden niestety uciekł, ale nadal mamy. Więc wygrane. I... O. Znowu jakieś rzeczy. Kolczaste tarcie. 3 bloku i 5 kolców. Kolejny small miecz i kolejny szczęśliwy patyk. Szczerze, to jest kuszące. Ale szczęśliwy patyk, no bądźmy szczerzy. O! To jest piki. Jeśli podniesiesz tylko jeden przedmiot, jest użyty podwójnie. Większy zasięg magnesów. To ma tu jakieś... A. Kiedy dostajesz obrażenia... A. Jeden pozostały przedmiot z twojej talii
Dungeon Domain, nie rozumiem, jak to działa. Bagno. Zawsze jest 20% wody w maszynie. Okej. Krytyczne leczenie. Leczy się, że jeśli jest krytycznie, zmniejszy obrażenie wroga. Dobra, nie wiem co to jest, ale zagrajmy. Cokolwiek by z tego wyszło, nie wyszło, no zagrajmy. Oj. Okej, czyli dostaję magnetyzm i... weźmy bagno. Nie wiem, kto działa, ale weźmy. Co teraz? Okej. Zobaczcie, tak się śmieję, ale to jest dla mnie takie ciekawe. Mamy wodę w automacie. Widziałem jakiegoś już z lesa, który dosłownie nic nie będzie robił przez cały czas, ale dobra. Nie ma co płakać. I dobra, jeśli zrobimy sztleta i tarczy, to jesteśmy bezpieczni. Więc tak, dwie tarcze i sztlecik. Idealnie. Po pierwsze, glut jest wyeliminowany, a drugi nas nie zrani, bo mam za dużo bloku. Podobie mnie się. Dobra, to teraz spróbujmy znowu szczęśliwego patyka, czy tam... Tak chyba należy nazwać szczęśliwy patyk, znowu złapać. Niestety, chyba... A nie, jest jeszcze sztlecik. Dobra. Ładnie. I teraz tak, tarcza, chociaż jedna. Są dwie, więc też świetnie. No i nawet nożyk się trafił. No ale jak widzicie, koncept bardzo banalny i prosty, ale... No, ma w sobie coś takiego niezwykłego, że aż się chce grać. Więc no, mogę wam powiedzieć tylko tyle, że... Definitywnie, jak wyjdzie pełna wersja, no gdzieś tu demko okaże się na razie takie... No jednak krótkie, wbrew temu, co sugerowały źródła, u których zobaczyłem, że ponoć jest większa. No pełną wersję na pewno, chociaż przez chwilę pokażę, można na streamach jakiś będzie czy coś. Jeszcze się zobaczę. Ojej, dzisiaj to mówię nic, co chyba mnie nie da spokoju. Ale tak, trzy przedmioty. Dużą tarczę znamy. Pyłka witaminowa zmienia nam siły w blok. A złoty sztylet zadaje 3 obrażenia i plus 1 z każdych 10 monet. Weźmy to, może jakieś monety znajdziemy, to coś będzie. A tutaj co to jest? Jakiś pokój skarbów? Co ja tu powinienem celować? Nie wiem, weźmy tak. Sam 10 monet. Okej. O proszę, jakieś takie coś złego, niedobrego? Okej, będziesz się chciał wzmocnić albo zrobić coś innego. Powiedzmy, że jeśli tak to ma wyglądać, spróbujmy złapać jak najwięcej... jak najwięcej... broni. Teraz to w ogóle fajnie byłoby spróbować sam miecz. Nie wiem, czy się uda. No! Jest! Nie. Za szybko. Zmarnowałem połowę naszej tury. A i co on tu ma? Kolce. Okej. Mam nadzieję, że one z czasem zajdą. Jeśli nie, to będzie trochę kiepsko. Ale tak, weźmy te tarczki, żeby tutaj nie dostać obrażeń. I backspace. Okej, niedobrze, one nie schodzą. Jak nie schodzą, to lepiej atakować, ile wlezie. Niestety, złapałem złoty sztylet i zwykły tylko. Ale dobra. Jeśli bym łapał tarczę poza bronią, którą łapię, to widzę, że nie będę otrzymywał obrażeń, bo tarczki blokują kolce, więc okej. Zawsze uczysz czegoś nowego i teraz 6 kolców, coraz gorzej. Muszę tak uśredniając dwie tarcze na jeden atak łapać. Dobra. Może jakieś obrażenia tu niestety otrzymamy, ale... Co jak co, przynajmniej coraz więcej się uczę. I no i sobie coś trochę organizuję mój plan gry, źle się tak to nazwać. Chyba da się tak to określić, to co mi chodzi. Jak ci inaczej chwytak, joink. Dobrze. Trochę gorzej, ale okej. Dobra,
Teraz tak. Mamy bloków wystarczająco, więc... Trzeba na miecz. Trudno się mówi. Musimy szybciej bić to obrażenie, a nie ciągle tylko... Jak to się nazywa? Blokować. Tak, chyba to. Szczęśliwy wypadek, może ty mi pomożesz. I okej, tarczka pierwsza, więc świetnie. A, szkoda, żeby tarczki nie były pierwsze, ale dobra. Chcę mnie dźgnąć za 6, więc jeśli złapiemy te tarcze, to powinno być dobrze. Jest fatalnie. Oczywiście tylko z mojej winy, bo to ja tak napsułem, ale spokojnie. Jeszcze nie jest koniec świata, jeszcze może coś się uda. Dobra, tu jest i miecz, i szczęśliwy patyk. Jeśli tak chwycę, to może będą w końcu? Tak. Nie. No, nie. Dobra. Spokojnie. Gwiazdo, klucz. Będzie dobrze. Zaczyna mi się wydawać, że tutaj zginę. Może powinienem przestać myśleć o tym mieczu, łapać sztylety po prostu. Może tak. Tak inaczej, dwie tarcze i miecz. Mogło w lepszej kolejności się ustawić, ale okej, przynajmniej w końcu ten miecz. Teraz tak, patyk szczęścia i duża tarcza, poproszę. Reszta nieważna. Dobra, patyk szczęścia jest, ale jest tylko sztylecik, a nie duże tarcze. Więc trochę tutaj dostaniemy we twarz, mówiąc potocznie. Dobra, sztylety i patyk szczęścia, może się uda. Jeden sztylet i patyk szczęścia też może być. Oczywiście jakby było ich więcej, to byłoby fajnie i lepiej, ale... Ja już nie będę narzekał na nic, co tutaj się trafia. Bylebym tylko przeżył tę bitwę. I okej. Sztylet... Szkoda, że sztylet, bo gdyby to był tylko miecz, to bym... Nie dostał tych kilku obrażeń więcej, ale dobra. Co tu mamy? O! A to ciekawe. Czy jest jakiś limit tego, ile może tam wrzucić? Okej, max życie zwiększone na 2 za każde 10 minut. A to 10 rzeczy więcej w maszynie. Wezmę to. A! Okej! Na całe szczęście widzę, że tutaj się... Jak to nazywa? Aż sobie namierzycie do maksimum. Użyj moment, by hazardować. Tutaj użyj moment, by ulepszyć. Pójdźmy może najpierw w miejsce takie, powiedzmy, stabilniejsze, bezpieczniejsze. Tak, dobry pomysł. Czyli do kowala, a nie od razu hazard jeszcze większy. Jakby granie na automacie nie było wystarczającym hazardem. Ale dobra, mamy złotego sztyleta, który bije już jeden więcej niż zwykłe sztylety. I mamy do tego, tak, coś jeszcze takiego wielkiego? Nie. Więc spróbujmy ubić tego gluta. No teraz już na pewno nie ubiję, ale przynajmniej nie dostanę obrażeń. O proszę, szczęśliwy patyk zadziałał prawidłowo. Kto by się spodziewał? No ja na pewno nie. Okej. Szczęśliwy patyk. I może jakieś nożyki? Nie, tylko szczęśliwy patyk i dwie tarcze. Zadał jeden. Taki to szczęśliwy patyk z tego patyka. No cóż, teraz musimy wziąć bardziej tarczę niż cokolwiek i... No tarczę wziąłem, plus patyka. A, ten ładnie zadał, ale niestety za mało, żeby tutaj być bez szwanku. Ale okej. Wbrew temu, że ja tutaj nie chcę dostawać nawet najmniejszych obrażeń, pamiętajcie, że życie też jest zasobem, z którego trzeba mądrze korzystać w takich grach. Więc to nie jest tragedia, że dostałem tutaj te obrażenia. Gorzej, że znowu tarcza i patyk tylko. To jeszcze za 5. A nie najlepiej. Ale może tutaj się uda? No nie. Jeśli będzie jakaś opcja, żeby pozbyć się tych tarcz, to muszę się pozbyć, mam ich za dużo. Teraz tak. Zwiększył znowu kolce, tamten zły dziad niedobry z tyłu. Ale tutaj mamy bardzo łatwy chwyt po nożyki. Oczywiście, że jeden zostanie. Ej, ta gra mnie nie lubi. Chociaż może to jest kwestia tego, że nie znam jakichś technik, żeby to dobrze łapać. Nie no, ale widzicie? Jakoś tak naprawdę na początku było ok, a teraz nie potrafię. Dobrze łapać. No ale dobra. Nie będę narzekał, uważam, że przynajmniej jeszcze żyję.
jeżeli umarłem na pierwszej bitwie, bo to był totalnie... Boże, ta woda to jest jakieś utrudnienie tak naprawdę i to był błąd, że ją brałem? Nie wiem, ale dobra, teraz trochę lepiej. Oczywiście trzymam obrażenia za kolce, ale ładnie, pocięty. Fast. Teraz tak, tu jest bardzo dobry złapanie tarcz. Tu z tego jakieś nożyki może wejdą. Nie weszły. Szkoda, sądzę, że jedna, nie, szkoda, że dwie spadły, ale dobra. Jeśli tutaj złapię te nożyki... I dobrze, chyba wygraliśmy. A jeśli nie, to o jeden. Aj, mogło być lepiej. Ale i tak jest fajnie. I tak jest już sytuacja taka, że nieważne co się stanie, wygramy. Mogę pomyśleć, żeby złapać tarczę bardziej niż to. Ale dobra. Pal licho już to, że stracimy tam kilka punktów życia już. Naprawdę pal licho z tym. I co my tu mamy? 10 obrażeń i do tego 5 bloków. Świetne. Tutaj... zwykła woda powoduje, że drewniane materiałowe i plastikowe rzeczy pływają. Okej, to teraz wiem, czego służy woda. Fajna, jeśli się gra pod drewno. Ale bierzemy Warhammera. Bo to dostawanie bloku razem z atakiem jest fajne. O, i patrz, jakieś nowe wrogi. Groker. Chce coś modyfikować w naszej maszynie. Niedobrze. A tutaj Flavster, który chce mnie atakować. Jojoj. Nie podoba mi się to, że chce mi coś grzebać w maszynie. Ale okej, bierzmy młotka, bierzmy tarczę. I okej, teraz tarcze już nam nie są jakieś szczególnie potrzebne. I teraz tak. Próbujemy łapać czyli noże, czy idziemy po złotego sztyleta. Spróbujmy z nożami, co jest większa szansa, że cokolwiek mi przyjdzie. No, spadło kilka, ale widzę co najmniej dwa jeszcze szczęśliwy patyk. Może się uda. Nie udało się, ale jesteśmy blisko. I okej. Co on mi tak naprawdę zrobił? Czy on po prostu powiększył jedną tarczę? Jeśli tak, to totalnie nic nie zmienia. Ale okej. Teraz ten chce atakować, ten... Chce coś dodać. Oj, to mi się już jeszcze bardziej nie podoba. Ale okej. Szkoda, że nożyk spadł, ale dobra, mamy nożyk. Mamy młotek, więc wystarczająco, żeby pozbyć się tego gluta. Teraz przydałoby się trochę tarczy. Może jakaś wpadnie w tym chwytnięciu. No nie wpadła, ale... Ale przynajmniej duże obrażenia robimy. No nawet dużo. A, okej, dobra, to dodać rzeczy do maszyny jest totalnie niegroźne. Jakby tak zmodyfikować twoją maszynę, czy tam dodać do twojej maszyny, to mam takie... Po prostu mistrzowski chwyt. Naprawdę mistrzowski chwyt. Ja nie mogę po prostu z moimi umiejętnościami grania w chwytak tutaj. Trzymam tu bardzo dużo niepotrzebnych obrażeń, definitywnie. Ale okej. Damy radę. Ale wracając. To takie dodać do twojej maszyny, zmodyfikować twoją maszynę, to tak strasznie brzmiało tutaj. Dosłownie, dorzucę ci kilka śmieci, a spowoduję, że jeden przedmiot będzie większy. To jest takie, no, okej. Chociaż dobra, zacząłem rozumieć, o co z tym może chodzić, jak jest dużo tego śmiecia, to nie będę mógł nic wyłowić. Więc to jeszcze rozumiem. Jeśli chodzi natomiast o takie rzeczy, jak to tutaj całe modyfikowanie rozmiarów, trochę irytować może, jasne, ale z tym to totalnie nie widzę, jak to może zaburzyć coś jakoś za bardzo i idealnie. Idealnie dwie tarcze, więc chociaż nie trzymam niepotrzebnych obrażeń po raz kolejny. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ale dobra, teraz złoty nożyk fajnie byłoby zgarnąć, młotek fajnie byłoby zgarnąć, więc nie zgarniemy niczego. Dzięki, gro, jesteś niezastąpiona po prostu. Ale spokojnie, co by było, nie było, no to nie jest nic takiego ważnego. I okej. Okay. Szczęśliwy patyku, przynieś mi szczęście. Mogło być gorzej. Poza tym te nożyki nie powinny być więcej? Nie, 3 plus 3, 6, tak, zgadza się wszystko.
teraz tak, tutaj spróbujmy wziąć cokolwiek. Fajnie byłoby jeszcze te kuleczki też łapać, żeby trochę ich usuwać. I dobra, teraz złoty nóż, nie wiem. Może? Nie, spróbujmy młota. Młota nie ma, ale jest szczęśliwy patyk, dużo tych kulek i nożyk. Znaczy mam 5 obrażeń, ale usuwamy te śmieci z drogi, więc chyba wygramy. Dobra. Szkoda, że tarcza, ale no, źle trochę wyliczyłem to i... Ej, może uda się dużo nożyków? Dobra, jest jeden duży nożyk i jest szczęśliwy patyk, to też najgorzej. Nie jest, 7. No mogły się dwa więcej patyk, byśmy mieli już spokój z tym wszystkim. Ale tak, teraz już chyba patyk nie można zawieść, więc... Biorę patyk i tarczę. Proszę cię, patyk. Dziękuję. Dziękuję. Jest dobrze. Paperclip. Okej, tutaj zadaj dwa obrażenia. Pierwszemu jest pomnożony przez siłę. Mogłoby być super, gdybym miał siłę, ale nie mam, więc weźmy kolczastą tarczę. Wydaje się sensowniejsza. I jesteśmy na ulepszaniu. I jak to wygląda? Okej. Za 18 możemy ulepszyć złoty nożyk, żeby bił 3 plus 2 za każdą dziesiątkę. Fajne. Ta tarcza będzie miała 5, 10. Okej, oczywiście, że ulepsza. I w sumie już na nic mnie nie stać. Oj, szkoda. Ale jeśli o to chodzi, to widzę z nożyki. Fajnie byłoby ulepszać, tylko pewnie każdy osobno. Ten miecz też ciekawie. Patyk definitywnie. Na przyszłość, jeśli będę miał patyka, to muszę go ulepszać. I co my tu mamy? Za dziwnych wroków. Lawowy szlam, jakaś... Barakido, fajny suchar. Ale tak, coś chce mi dodać. Nie podoba mi się to, ale może nie będzie tragedii. A ten co? Cyklops, czyli czarodziej cyklop. Chcę leczyć. Okej. Okay. Dobra, w takim wypadku spróbujmy kolczastą tarczę. Nie, tarcza! Ale hej, nawet jeśli tarczę straciliśmy, to no, sensowne dźwięcie robimy. Wow. To była mocna akcja. Ta tutaj będzie lżejsza, ale też świetna. O proszę. Co to w ogóle za dziadostwa? Dostaję 5 obrażeń, kiedy to podnoszę. Nie podoba mi się to. W takim wypadku spróbujmy tego nie podnieść za wszelką cenę. Nawet zbierajmy tarczę. Swoją drogą kolczasta tarcza znowu weszła, jej. Zatrzymałem 20 obrażeń, kiedy... No, kiedy ten, mnie zaatakują. Świetna rzecz. Nie podnosimy tamtego i szczęśliwy wypadek i oba? Nie, tylko jeden. Oczywiście większość musiała wypaść. Ale właśnie, szczęśliwy wypadek za 5. Mogło być lepiej, nożyk i tarczka. Dobra. Zablokuję wszystko. Pięknie. Okej. Okay. Czyli ten rybeł będzie dorzucał te kolce co drugą turę. Na przemian z atakowaniem. Whisklaps za co na przemian z leczeniem będzie robił swoje ataki. I proszę, nie podnieść. Dobrze, nie podniosłem tego. Chyba? No nie podniosłem. Mam za co nożyk, tarczę kolczastą i zwykłą. 30 obrażeń. Dobra, jeśli jeszcze raz złapiemy tą tarczę, to są wykończeni. Gorzej tylko, że pewnie złapiemy kolca, tak. O! Ale farcz. Akurat kolec wypadł. Dobra, spróbujmy w takim wypadku. Ile potrzebujemy? Oni biją za 24. Czy to wystarczy? Nie, nie wystarczy, Anna. Dobrze, kolec wypadł. Ale po prostu zawsze coś będzie. Więc tak, dostaniemy obrażenia, ale oboje są dead. Przyjemne. Przyjemne to było. I co teraz tu jest? Tykająca bomba. Daje ci wzmocnienie bombowe. Eksploduje po 3 turach i zadaje 30 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Świetne. Pierścionek siły. Większa siła 2. Jasne, wezmę go. I teraz próbujmy go wyłowić. Próbujmy, bo oczywiście może się nie udać. Ale zanim coś, to złota tarcza. Kolczasta, no, no,
Nie mogę jej nie wziąć, proszę nie wypadnij. Dziękuję. Głównie dlatego, że mam tutaj slime'a, który atakuje 4 razy, więc... Znaczy 3 razy, więc... Prawie zginie. Nie, zginie od tego, bo 30 życia tylko. Proszę, proszę. No niestety nie złapaliśmy pierścienia. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy... Nie, nie jesteśmy chronieni. Minimalnie zabrakło. I dobra. W takim wypadku... Spróbuj mi pierścień ponownie. Szkoda, że jest tak na dnie. Widać, że tego pierścienia po prostu nie gra mi nie pozwoli zgarnąć. Szkoda. Może później zdobędziemy jakiś fajniejszy sposób, żeby sobie radzić z łapaniem go. Albo na innych podejściach po prostu będziemy mieć większego farta i nie będzie na dnie. Tak czy inaczej, po prostu skupmy się w takim wypadku na wygraniu tego wszystkiego. 29, no minimalnie jeszcze przeżyje. Na całe szczęście, teraz już jego koniec, jeśli tylko jakąkolwiek broń dosięgnę. Szczęśliwy patyk i sztylecik. Powinno starczyć. Chyba, że patyk mnie zdradzi. Nie zdradził, patyk jest mój gość. I dobra, co my tu mamy? Najbliższy wróg za 5 i 3 trucizny. Okej, trucizna działa tak dosyć klasycznie. Tu daje 3 bloku na starcie każdej tury, tylko inny młot. O. Weźmy zatruty sztylecik. Jak szybko go złapiemy, to w sumie dostajemy same korzyści z tego, nawet jak on później do mnie przyjdzie. I co to jest za przeciwnik? Rycerz ten... Przywódca czym komando z zakonu obrono dużo. Tak najlepiej to przetłumaczyć na polski. Dobra. Nie podoba mi się to trochę, bo może to sugerować, że będziemy miał milion broku. Ale dobra, mamy sztylecik, więc zawsze już jakieś korzyści z tego zatrutego sztylecika będziemy czerpać. I pierścień nie jest na dnie. Warto byłoby go spróbować złapać i mam pierścień. Więc dostaniemy tę całą siłę, jakkolwiek ona będzie działać. O! Nie wiem, czy ikona nie jest prawie że identyczna jak Slay the Spire. Teraz patrzę. I zwiększa damage ataków po prostu. O nie. On się będzie blokował, a tu zada 13 obrażeń. Nie podoba mi się to, ale jak chcesz się tak bawić, to ja wezmę kulczastą tarczę. I swojego pierścień znowu jest na dnie, więc... to chyba na tyle z naszego korzystania z jego dobrodziejstw i zatruty sztylet i patyk szczęścia. Patyk szczęścia bije 8. Sztylecik tutaj, tak, wiadomo. 25. Dobra. Dużo by ci dało tej obrony, naprawdę. Więc jeśli mamy to ugrać, trzeba będzie łapać tą tarczę kolczastą. Ale prawda jest taka, że w sumie nieważne kiedy, co, jak. I tak go pokonamy, jeśli będziemy polegać na defensywie. Bo dosyć mamy truciznę, która wchodzi jeszcze przed tym, jak on odświeży swoje tarcze. Mamy dużą szansę na blok. No to mamy jeszcze te kolce, które będą coraz to potężniejsze, więc... No już nawet przechodzą przez jego obrony. A jeśli jeszcze będę się skupiał na tym, żeby co rundę to brać, to szybko to się zeskaluje. Więc jak na przyszłość, brać kolczastą tarczę, kiedy tylko los daje okazję. A nawet jeśli nie daje okazji, to i tak jakoś trzeba znaleźć sposób na to, żeby ją wziąć. Okej. Okay. Złoty sztylecik. Fajnie. Zatruty sztylecik. Super. Tarczka. Ideola. To mi się nie podoba. W sensie fajnie, bo dostanie tyle obrażeń, że no... Głowa mała albo wielka. No, zależy jak to interpretować. Ale nie podoba mi się, że by to potrzebowało obrony. Od mnie atakuje za 39. O. Nawet nie wiem, czy jest szansa, no to... Nie wybronię wszystkiego. Ale dobra. Pali ich o to, że nie wybronię swoją taką, co to za efekt? A, blok mu się nie wsytuje między turami. Niedobrze. No ale tak, mimo wszystko... Prawie zginął przez tą swoją inicjatywę. Więc teraz, nie przejmując się niczym, bierzemy kolczastą tarczę.
I nieważne, co złapiemy drugim chwytakiem, wygraliśmy. Bo pierwszy chwytak już był wystarczający. I okej. Okay. Co my tu mamy? Kiedy nie ma przedmiotów na koniec tury, dostajemy 2 siły. Nie, nigdy. 2% monet na koniec walki. Nie, dzięki. A tutaj mniej życia wrogów, oczywiście. I tak. Idziemy górą. To jest kowal. I okej, czy jest jakieś pacynka, czy jakiś grzyb. Więc okej, zacznijmy od naszej ulubionej tarczy kolczastej. Okej. I teraz co w sobie dalej? No, fajnie byłyby tarczki i nawet wyszło. Czy jest to wystarczająco? Tak, wystarczy. Gorzej, że ten grzyb zrobi swoje niespodzianki. A nie, nie starczyło. Jak działają te niespodzianki? A, zatruwają mnie, kiedy je podnoszę. No cóż. Idealnie by było, gdybym je ich nie brał. Ale jeśli już muszę, to niech i tak będzie. Jakoś to przeżyję. Dobra. Złoty nożyk. Nie jest to idealny przedmiot, ale... Właśnie, ale... O, co to jest? O! Odbija atak lub debuff. W moją stronę z powrotem. Niedobrze, zatrułem się. Chociaż... Może czyli dobrze, że się zatrułem. W sumie to... Nie bierz nożyka! Pierwsze się cieszę, że mi to zrzuciło trochę. O, okej, czyli to nie odbijał, także tylko ja dostaję, ale... Dobra. Okej, ale nie ma żadnych zwierzaków. To jest fajne. Wezmę. I zobaczmy teraz, co my tu mamy w innych miejscach. Okej. Kąpiel... Butelkujemy wodę, czy idziemy? Butelkujemy wodę. Healing flask. Co to jest w sumie? O! Mamy leczonkę w naszej talii. Świetnie. Teraz pójdźmy tutaj, to będzie pewnie ciężka walka jakaś. Mhm. A potem pójdziemy do kowala, po tej walce. Okej, więc zobaczmy, jak to pójdzie. Zaczynamy tutaj, może uda się strzykawę. Oj, nie udało się. Bardzo źle, niedobrze bym powiedział. Chociaż możemy to poprawić. Kolczasta tarcza jest bardzo blisko strzykawy, więc mamy to. I strzykawy i kolczasta tarcza. I nawet jakiś gratisowy nożyk. Świetnie. Szkoda, że nie zdaliśmy w sumie trochę więcej. Bo jeszcze byśmy się pozbyli tamtego dziada. Nie podoba mi się. Nie podoba mnie się to. W takim też wypadku, jak chcecie mnie debuffować, to... Łapię kolczastą tarczę. I nożyk. Świetnie. Teraz spróbujmy strzykawę. Strzykawa powinna jednego wykończyć, więc będzie mniej trochę problemów. Tam, jeśli dobrze rozumiem. Tak, zadała 10, więc dobrze zrozumiałem, jak ona działa. Okej, okay, co to za efekt? Trucizna. Taki dziad z ciebie. Dobra. Za kart dostaniesz ze strzykawy. Może uda się na tę butelkę wziąć czynczyn. Oj, niestety nie. Okej. Okay. Jeśli złapiemy wystarczająco tarcz i tą butelkę, to możemy wyjść na plusa. W sumie. Dobra, mam dwie tarcze i butelkę. Jesteśmy na plusie i to mocno. Dobra, i otrzymam tu 5 obrażeń. Ale on zginął i proszę, jak ładnie. Okej, okay, termometr. Uobrażenie za każdy brakujący punkt życia. A... Dwuostrzowy miecz. A... W sensie termometra mógłbym użyć, ale nie. Przelosujmy. Battle Axe. Zaatakuj wroga najbliższego i tak. Skip. Więcej nie chcę brać. Okej, okay, tu możemy się wracać. Ciekawe.
zobaczmy już najpierw w takim wypadku to miejsce. I możemy dostać znowu te takie woreczki, czyli jakby te bonusy dla siebie. Zobaczymy, co z razem się tutaj wylosuje. Jedno z dwóch oczywiście. Minimalista na pewno nie, więc bierzemy cokolwiek drugie będzie. Leczę za 5 po każdej walce. Jasne. I teraz co? Tu możemy ulepszyć. Zobaczmy, jak będzie. Butelka lecznicza 15. Okej. Okay. To wiemy akurat. Z 3 kawa 5 i 10. Kusi, kusi. Tutaj 7, 6. Wow. Ulepszmy. Nawet jeśli ma być szansa na dnie, to czemu nie? 15, 10, świetna. Ale weźmy może to, co najlepiej się będzie skalować. No, już więc niestety nie wezmę. Tak, następnym razem szczęśliwe patyki i zatruty sztylecik. Dobra. A teraz lecimy na walkę. Dynamiczne duo, które chce się wzmocnić i zwykły zatruty glutek. Oj, to będzie proste. Dobra, jest strzykawa. Świetnie. Jest nożyk. Też świetnie. I co tu jeszcze w sumie można byłoby teraz wziąć? To oczywiście, że kluczastą tarczę. Co innego? Chyba nie istnieje lepszy przedmiot w tej grze niż kolczasta tarcza, jak tak teraz myślę. W sensie dużo jest świetnie. No, lecznicza butelka można powiedzieć, że też jest potężna, świetna i tak dalej, no ale... Myślcie sobie tak dokładnie. Kolczasta tarcza... Gwarantuję wam, że jeśli was atakują, to oddacie mocno. Dodatkowo jeszcze chroni was przed obrażeniami. W moim odczuciu naprawdę ciężko coś lepszego. Ale dobra, złapmy tutaj. Liczyłem na jakąś obronę. Ale dobra, nie ma tragedii. Ważne, że strzykawa poszła. W sumie, jak teraz myślę, to strategia na minimalistę tutaj. Pod kolczastym tarczę i strzykawę mogłoby być ciekawym podejściem. Trzeba będzie o tym pomyśleć. I teraz tak, oni się bafują. To teraz pytanie, czy chcę ich zaatakować. Nie, wolę złapać butelkę leczniczą. Bądź co bądź. Odnowienie sobie życia jest bardzo cenne. Ale w turze, gdzie mnie atakują, gdzie mocno jest, to ciężko by było. Ale dobra. To była prawidłowa decyzja, bo teraz łapiemy strzykawę i wygraliśmy. O, nawet młot jeszcze wleciał. Fajnie. Chociaż on nie był potrzebny, bo jak mówię, sama strzykawa by nam to wygrała. Piękne. Teraz tak. Co to jest? Dwa obrażenia i pierwszy... Ale tak, zaatakuj pierwszego wroga, czyli klasycznie za 2 i daj unik. Unikam ataku. Butelka wody. Zapełnia wodę. Oczywiście, że jest butelkę wody, bo... Teraz kiedy już wiem, jak woda działa, to wiem, że warto by było. I spróbujmy co w sumie. Tutaj może te świnki skarbonki? Okej, okay, kilka monet, kilka świnek skarbonek i jeszcze butelka. Świetny start. Naprawdę bardzo świetny. No a teraz idziemy na bossa. Mothaniel, czy Mothaniel, okej. Okay. Chcę się zbuffować. Więc my na to złapiemy butelkę wody. I może teraz będzie fajnie tutaj, zaraz zobaczymy. Wow! Okej. Okay. Komicznie trochę, ale fajnie. Ciekawe, że strzykawka tak powoli wzlatuje. Mimo wszystko teraz jest ciężka decyzja. Bierzemy tarczę, bierzemy strzykawę. Powiedzmy, że wezmę strzykawę. Albo raczej inaczej, spróbuję wziąć strzykawę. Okej, udało się. Jeżeli kogoś zastanawia w sumie czemu, to... Bonusy są podobne. Okej, co rundę będzie trochę wody ubywać, ale można ją uzupełniać z tego, co widzę. No, butelką. Odbijanie ataków ma na 10 rund, więc niedobrze. Coś będzie miało się z moją maszyną. Jeszcze. Nie! A skoro ma tak długo odbijanie ataków, to musimy być ostrożni. Chyba, że to 10 ataków i nieważne, co się zrobi, i tak zawsze tak jest. I co tu teraz? O! Ej! Czy on nam właśnie dał
A nie, dobra, już rozumiem. Chciałem powiedzieć, czy on nam dał coś dobrego dla nas, ale nie, to jest... Nie powiem, że negatywne, bo to byłoby złe stwierdzenie, ale... Trudniające. Za coś odbijamy, chociaż... Może to i dobrze, że na takie badziewne ataki to się marnuje. W sumie tak. I najgorsze... Nie złapałem butelki wody, szkoda. Ale mam kluczostą tarczę, chociaż tyle. Dobrego. Poniekąd. Dobra. Teraz tak, definitywnie muszę spróbować złapać wodę i kluczostą tarczę. Jest tarcza. Dobrze. Niestety jest też ten... no to coś, czyli ta taka... Nie proszę to nazwać naprawdę jakąś ala wełenką. Tylko, że płonąca. Tak czy inaczej, kolejna tarcza. Niestety dużo wełęki. A okej, już nie odbija, to dobra, to teraz ta wełęka co może być? Blokuje się. Jak się zablokował, już nie został żadnego bloku. O. Dobra, ale to jest dobra, to jest idealna tura na to, żeby zrobić strzykawa. A tak. Ładnie, ładnie. I teraz tak, łapiemy kolczastą tarczę? Nie udało się, a szkoda. Gdybyśmy ją złapali, to byśmy mieli jeszcze lepiej. Zresztą, co mówić. Dokładnie wiecie, jak ona działa. I zaczyna się od początku. Dobra. Zaraz będzie i tak zmieniał to znowu na to ten soczek, powiedzmy jakiś z chili, czy co to tam jest. W sumie tak go mamy, więc to nic nie zmieni. Ale no, chodzi o fakt, że po prostu będzie. Więc poczekajmy, aż on to zrobi, po czym... Miejmy nadzieję, że nie nastawi za dużo rzeczy na drodze do butli, bo butla chyba mogłaby wyłączyć ten efekt. No, chyba by mogła, ale musiałbym ją najpierw złapać, ja. Ograniczysz cudem. Powiedziałem to łapiąc butlę. Nie, butla uzupełnia tylko to. Czyli jak dostaniemy ten efekt, nic się nie zrobi. Obrażenie przez zwierzaki, a nie. Więcej tych wełenek kategorycznie, nie? Zaczynaj walkę z 5 bloków. Rozumiem, że żadne z tych nie jest aż takie dobre. Jedna trucizna na każdym ataku. Zawsze coś neutralnie dobrego. I zobaczmy, co teraz z tego wyjdzie. Tak, jeśli każdy atak nakłada truciznę... No proszę, mamy już za dużo rzeczy, żeby mieściły się naraz. W sumie to musiało być chyba takiego czasu, bo w sumie teraz nic nie dodawałem. Dopiero teraz się zorientowałem. Jak zwykle ślepy byłem. Aż zastanawiam, jak się zorientowałem, zobaczyłem, że nie ma nigdzie naszej tarczy wspaniałej. Ale okej, slime już ginie na całe szczęście. I nawet zatrudniliśmy trochę ten... Tą parkę mieczotarczową. O, strzykawy też nie było. A to interesting. Bo tego to nawet nie zauważyłem. Ale dobra. Na szczęście mimo wszystko się pojawiła. Czyli dobrze. Limit jest... nawet za zwiększeniem nie największy. Trzeba będzie ostrożnie dobierać rzeczy. I... szkoda, że tylko te tarcze. Z drugiej strony dobrze, że ona się w ogóle trafiła. Jeśli nie trafiła, to byłoby gorzej dużo. I... ojojoj. Złapmy tarczę. Definitywnie się przyda. Drugą akcją natomiast strzykawa, bo oni się szybko wzmacniają. Każde jakby złapanie strzykawy jest tutaj po prostu nowego złota. Bo nie mamy za dużo czasu, zanim będzie już... No właśnie. Dymycz, którego nie będę w stanie przyblokować, nieważne co zrobię. Ale na całe szczęście strzykawka już się wystarczająco rozkręciła, więc wygraliśmy. 25, pięknie. To jest fajne, ale skip. Za dużo rzeczy już raczej brać nie będę chciał. 27 na czerwone. O, wygrałem. Pełne jakieś rzeczy. Dużo jest tych takich trudniejszych walk. Nie wiem, czy tam pójdę. Ale tak,
spróbować nie zaszkodzi. Szkoda, że strzykawa nie wyleciała, ale zobaczymy ile będzie. 19. Okej. Teraz full focus. A to ile biło? 10. Jeśli złapię młota i złoty sztylet, to nie dostaniemy obrażeń. Dobrze. Dobrze. Świetnie. Okej, ty się tam broni ile chcesz. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, że ty się bronisz tam gościu. I teraz tak, najpierw butelka wody i strzykawa. Strzykawa poleciała, ale mamy butelkę, co jest świetne. Bo wszelkie moje tarcze teraz będą wylatywać na wierzch, więc łatwiej będzie złapać to, co jest w sumie najistotniejsze w tym momencie. Czyli właśnie więcej obrony. Plus kolce, które chciał uciec, ale mi się na szczęście nie udało. Okej. Ej, pięknie. I teraz tak, strzykawa czy kolczasta tarcza? Kolczasta tarcza oczywiście. O, jeszcze młot. Nie, jednak młota nie ma. A szkoda. Ale dobra, kolce na przyszłą rundę są. Teraz strzykawy poproszę. Nie ma. Ale jest szczęśliwy patyk, więc też dobrze. 11. Dobry wynik. Tak, jak on ma max 15, to świetny wynik nawet, bym powiedział. I teraz znowu chcę nas atakować. W takim wypadku kolczasta tarcza. Nawet inne tarczki. Więc jest świetnie. Coś trzeba więcej? Na. Co byśmy nie zrobili, to i tak nie zmieni niczego tutaj. A nie, przepraszam. Wpadałoby jeszcze więcej tarcz, bo brakuje nam... Brakuje nam dwa bloku. Dobry. Dobry, akurat to był użyć chwytaka. Bo nie dosyć, że wody sobie odnowiłem, to jeszcze mam wystarczający blok, żeby nie dostać nic. Okej, trochę jej opada niestety. I tak, teraz spróbujmy szczęśliwym patykiem go wykończyć, bo w sumie nie ma co czekać. Okej, szczęśliwy patyk plus nożyk, to już powinno wystarczyć. No i wystarczyło, świetnie. A hit gun. Ho! Zaatakuj ostatniego. Za 3 i zmniejsz 3 przedmioty. Okej, to jest ciekawe, ale... Zróbmy tego rerolla, żeby zobaczyć coś innego, fajnego. No to jest tylko z takich ciekawszych i powiem wam szczerze... A, to tylko raz na walkę, a to weźmy. To jest raz na walkę, to w ogóle nam nie będzie przeszkadzać, ja nic. Bo jak wezmę, to po prostu, no wezmę i tego już więcej nie będzie. I tak, to już jest walka poważniejsza. Więc tak, zacznijmy od strzykawy. Bo czemu by nie? I woda przy okazji, co jest też bardzo istotne. I teraz tak, kolczasta tarcza przede wszystkim. Inne rzeczy, najpierw defensywne. Ale jak się nic nie trafi, to i tak tragedii nie będzie. Nawet jak dostaniemy dużo obrażeń, to pamiętajcie, że mamy nadal buteleczkę taką piękną o tutaj. Którą możemy co rundę w sumie łapać, jeśli mamy farta z jej umiejscowieniem. I czy by się miało udać i tarcza, i strzykawa? Fajnie by było. Tak, udało się. To jest świetne. Nawet jeśli w tej rundzie nie chcą mnie atakować. Teraz tak, spróbujmy złapać butelkę. Ale oczywiście z dużo rzeczy było na drodze. Mogą ich w sumie atakować. No niestety, teraz dostajemy truciznę. I tak, skoro dostajemy truciznę, to pierwsza runda strzykawa. A w drugiej spróbuję jak najwięcej rzeczy defensywno-leczniczych. Bo ma odbicie. A jak odbicie już nie będzie miał, o ile ono schodzi, bo podkreślam, nadal nie jestem pewien. To po prostu będziemy mieć o tyle spokój, że no, wykończymy go jednym dźgnięciem strzykawy. A dobra, nie trzeba by się wykończyło moje kolce. Muszę to wziąć. Nieważne co, gdzie, kiedy, muszę. To jest za dobre, żeby nie mieć dwóch. Jak obiecałem też szczęśliwe patyki. To też... Coś jeszcze trzeba w sumie? A to można w sumie. Czy tutaj coś zmieni? 3-2, ale nie jesteśmy. Tam wszystko. Teraz, czy idziemy tam po jakieś nagrody, czy też nie? Powiedzmy, że
Na razie nie. Może później i jakieś nowe pacynki. Te pacynki w sumie jak tak patrzę, to bardzo trzeba bić. Okej. Okay. Nie podoba mi się to. Ale na całe szczęście mam już pierwszą z naszych kulczastych tarcz zebraną i aktywną. Fajnie, gdyby druga też się trafiła szybko i gdyby one były blisko siebie. Pewnie tak nie będzie, ale nadal fajnie. I strzykawa z kolejną tarczą. Nie wygląda to dobrze. Jedno, co mnie pociesza w tym wszystkim, to to, że po prostu mamy wrogów, którzy robią dużo ataków naraz, więc... Moje te... kolczaste tarcze będą bardzo skuteczne przeciwko nim. A teraz tak, pierwsza tarcza. Same tarcze w sumie. Patrzą. I tutaj drugą ciężko będzie złapać, bo jest blisko krawędzi. Ale na takie problemy mamy rozwiązanie, nazywa się butelka wody. A póki co wystarczająco, żeby się wybronić. Pierwszy ginie, drugi ma unik. Co nie ma żadnego chyba znaczenia dla nas. Jak mi się wydaje. No, nie ma znaczenia. Bo jeśli nie uniknie otrzymywania obrażeń, to ginie, a jak uniknie, to ginie od drugiego otrzymania, więc po prostu nie mają z nami szans tacy wrogowie. No i nie uniknął. Dobra. Zmienia wodę w lawę. A, to jest to. Cały blok zmienia w siłę. Świetne. Świetne po prostu, moim zdaniem. Aczkolwiek nie. To... w sumie można by było. Zawsze co wtedy flufy będą coś robić, więc bierę. I tak, idziemy tutaj. Wow, ten odcinek trwa już za długo. Zdecydowanie za długo. Teraz dopiero zobaczyłem, że już mam 50 parę minut. Czemu za wszelką cenę chcecie mi to wcisnąć? Nie wezmę tego. I co jest alternatywą? Ozywanie trucizn. Dobra, niech będzie. A naszym oponentem to jest Lord Squidula, czyli Kołomarnicy i Drakuli. Inaczej mówiąc, Vampir Mindflayer. Albo Vampir Cthulhu, jak zwał, tak zwał. I teraz uwaga, 23, fajnie. I 25, piękne. I to jestem świadom, że to chyba można było mieć jeszcze lepsze wyniki, ale no... bądźmy ze sobą szczerzy, powinniśmy się cieszyć z każdego sukcesu. A nie, to już było bardzo blisko maksa. Nie, to był naprawdę świetny wynik, w takim wypadku nie ma co się czepiać. I co tu mamy? Ataki zakładają trucizny, niedobrze i leczy się za każdy atak. Można było powiedzieć, że masakra, niedobrze, niebezpiecznie, o nie. Ale... no tak jakby złapałem dwie najistotniejsze rzeczy w naszej strategii. Więc, no, co by się stało, nie stało, i tak proszę, nic nam nie grozi. A jeszcze strzykawa i mikstura lecznicza, no to idealne rozdania po prostu tutaj robię. Oj, 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 oj. Okej, zostaję trochę podtruty. Na szczęście mam szczepionkę, która usuwa na koniec mojej tury bardzo dużo. A ten dziad jest już prawie martwy. Może jeśli dostanie porządnie strzykawą w twarz, to będzie martwy całkowicie. O. Będę przez drugie czy trzecie użycie. Okej. Okay. To było trzecie teraz. W takim wypadku. Chyba? Nie, to było czwarte. To jest 5, 15, 25. Nie, to trzecie? Dobra, nieważne. Tak czy inaczej już jest martwy. I nic nie będzie w stanie z tym zrobić. Bo będzie martwy, nieważne co się stanie. Albo uda się przed naszą turą rzucić strzykawy i patyka szczęścia. Albo jeśli nie uda się tym, to może uda się złotym sztyletem. A złoty sztylet go wykończy. Nie ma szans, żeby tego nie zrobił. No, było easy. O, to. Zdecydowanie to. Albo to. A nie, to definitywnie to. Czym tu mamy?
Użyj mądrze dwóch rzeczy. O, nie chciałem walki, ja chciałem tam pójść. Ale dobra. Ale dobra, usuniemy trochę zwykłych tarcz i sztyletów. Może to się wydawać dziwne, ale tak. Chociaż w sumie to... Może zróbmy jak najwięcej walk, żeby po prostu mieć jak najwięcej tych wszystkich pieniędzy na usuwanie rzeczy. W ten sposób wywalimy większość i będzie tak fajnie, powiedzmy. Tak, czemu nie? Próbujmy w ten sposób. A teraz tak, tarcza kolczasta i butelka, poproszę. Dziękuję. Dostaniemy trochę obrażeń, niestety. I tak, w ramach drugiej akcji złapiemy tarczę kolczastą. Nie złapiemy tarczy kolczastej. Ale i tak jest dobrze. Nawet jak mam tylko 20, to i tak to jest świetnie. Dobra. Pierwsza akcja tarcza kolczasta, druga akcja tarcza kolczasta, co wy na to? A ja powiem na to, że jak najbardziej z chęcią. Dawaj to. Nie ma co tutaj ryzykować, bierzmy najbezpieczniejszą opcję. Najbezpieczniejsza opcja u nas to zwiększanie kolców. Do horrendalnie wysokich wartości. Podobnie jak ci przeciwnicy zwiększają ataki do nie wiadomo jakich wielkich wartości. Teraz tak, tarcza kolczasta z innymi tarczami i jak najbardziej poproszę. Niestety tylko z jedną. Więc jeśli nie wykończymy tego, to dostajemy dużo w twarz. Ale on zginie. Spróbujmy w takim przypadku może patyk szczęścia. Nawet dwa, okej. Proszę patyk, dziękuję. Dziękuję bardzo, wygraliśmy. Bez zatrzymywania kolejnych obrażeń. Mamy się nie najgorzej, antidotum usuwa wszystkie trucizny. No, można wziąć w sumie w końcu. I teraz tak. No to można pójść tylko raz, więc na spokojnie zróbmy co trzeba, zanim pójdziemy tam. Zaczynając oczywiście od oczywistych rzeczy tutaj, czyli sprzątania naszych kolczastych tarcz. Więc to chyba nie chwyca. Ale może chwycę tego kasteta. Nie. Łatwi dwa sztylety. Okej. Nie najgorzej. Dostaniemy 10 obrażeń, niestety, ale on też dostanie. Teraz zaczyna się zabawa w podtruwańsko z jego strony, więc... W tej okazji nie będę robił nic szczególnego, po prostu chcę spróbować zdobyć tarczę kolczastą i kastet. W sumie, jeszcze więcej osób bym musiał prosić? Nie. Super, wszystko mi uciekło. Przepiękna to była tura, po prostu. Ale ta, nie zawsze możemy mieć jakieś nie wiadomo jakie boskie zagrania. Czasami musi być trochę bardziej lamiście. Balans sił w kosmosie został zachowany. I okej. Jedna tarcza i miecz. Mogło być gorzej. I okej, teraz musimy zdobyć dowolny atak i już po nim. To zrobić, żeby jeszcze może tą butelkę zgarnąć. No nie, niestety się rozbiło za bardzo na boki. Z butelki nie ma. Ale jest młot. Nadal bardzo dobrze. Raz na walkę, więc bierzemy oczywiście. Czy można tu wrócić? Tak, można spokojnie. Okej. W takim wypadku cel teraz tutaj jest prawie identyczny. Tylko z dodatkiem takim, że spróbujmy jeszcze przy okazji złapać tą świnkę skarbonkę później. Okej, strzykawa. Czy jest to coś wyjątkowo dobrego dla nas? Niestety nie. Ja się i tak nie, bo tak, bo ogólnie strzykawa jest dobrym wyborem, ale nie, bo niestety wszystkie gulty i tak przeżyją. Ale gdybym mu tarczę, nie, nadal nie nadal by wszystko przeżyło, niestety. No nie najlepiej to wygląda. Czas z drugiej strony mam teraz na wierzchu butlę. A jeśli by się udało ją złapać, to będzie fajnie. Wow, 28. Niezły rzut na patyku szczęścia. Gorzej tylko, że nasze tarcze nie chcą się pozwolić podnieść. No nie chcę.
robią wszystko, żeby się nie podnieść. No to masakra. Ale okej, patyki szczęścia i tak dają radę. I mnie ponownie złapać jedną z tarcz. Nie wiem, co jest, że dzisiaj nie umiem ich łapać w tej bitwie. Dzisiaj, w tej bitwie po prostu powinien powiedzieć. Chyba już za długo siedzę przed ekranem i gadam do tego monitora. Tak, zdecydowanie. Skupmy się po prostu na tym, żeby go wykończyć jak najszybciej. Mieć to wszystko z głowy i żebym mógł publikować ten materiał. 19. Czy jest sens cokolwiek tu jeszcze wymyślać? Może warto byłoby butle zgarnąć, ale... Pewnie się nie złapie. I znowu, jak to mówiłem, to się złapała. Super. I patyku szczęścia, jak wygrasz tam, to okej. O, to jest fajne. Idziemy tutaj, nawet nie ma co się zastanawiać. Łapmy jak najwięcej świniek, skarboniek. Jest jeszcze jakaś... Okej, butelka się usunęła. Jedna moneta, bo zobaczcie monetę. I dwie świnki, skarbionki. Dobra. Jeszcze jedna normalna walka, po czym znowu spróbuję złapać świnki i idziemy już usuwać te rzeczy. I okej, tutaj... Zobaczmy, czy trafimy. Coś fajnego? Niestety nie. Chcę jeszcze raz, powiedzmy, trochę podmarnować turę. Tak, chcę. Czemu też złapiemy swoją drogą więcej rzeczy niż to, ale... Spokojnie, dostaniemy tylko 6 obrażeń. Mogło być gorzej. Dobra. Tutaj teraz ładna może być tura, jeśli złapiemy znowu pierścienia. I butelkę. Niestety tutaj złapaliśmy tylko butelkę, co czyni tą turę badziewną. Ale możemy złapać teraz tarczę i potencjalnie pierścienia. Nie. Nie ryzykuję pierścieniem, chcę zgarnąć tarczę. One są ważniejsze. Dobra. Nie wybrunimy idealnie kolejne 5 obrażeń. Niestety. No, łącznie daje tak na plus 10, bo złapaliśmy już 2 butelki. O, proszę, może uda się i różdżkę, i tarczę. Przy czym różdżka głównie dlatego, że po prostu chce się podleczyć, nie dlatego, że możemy uderzyć tego z tyłu. Szkoda, że uciekła skarbonka, ale hej, nie będę narzekał. I tak jest dobrze. I tak, jeśli mamy i tak otrzymać obrażenia, bo wątpię, że w broni, to weźmy skarbonkę, weźmy strzykawę. No i co najważniejsze, butle. Dobra, pierwszy glut wyeliminowany. Nie, żeby on był jakimkolwiek zagrożeniem. Ale nadal. Teraz tak, butla jest przy strzykawie. Nie? Niestety strzykawy nie ma, ale jest zbroja razem z butlem. Bo ta zbroja to bardziej na dłuższe bitwy. Czy jakieś bossy. Zresztą zaraz będziemy mieć ostatniego szefa o bitwę. O tak. Jesteśmy już na 5 z 5. I dobra. On się wyeliminował, ten zaraz zginie sam z siebie. Więc tak, nasz cel na ten moment. Jak najwięcej bloku albo uniku. No i oczywiście się podleczyć w miarę możliwości. Całe szczęście jesteśmy już zablokowani maksymalnie, więc co byśmy nie wzięli teraz, tak już jest dobrze. Równie dobrze mogą kliknąć backspace'a i po prostu pominąć turę. Ale dobra. Dziękuję bardzo. Rana. Czy jest tutaj coś, co chcę? Nie. Naprawdę, ja już nic nie chcę brać. Teraz tak. Tutaj może 2 skarbonki się uda złapać. Czy trzeba poprawić? I no niestety za bardzo. No hej. 2 monety, 2 butelki i świnka, skarbonka. Nadal dobrze, moim zdaniem. I okej, teraz już pomijam te pozostałe walki, nie chcę mi się po prostu. Okej. Uuu, drogie to będzie. 6 sztyletów mogę tylko. Czy mogę łączyć 6 rzeczy tylko? Dobra, w takim wypadku, czy jest coś, co bym chciał usunąć tak całkowicie? Głównie sztylety chyba. No nawet bardziej sztylety niż... niż tamte, więc... Dobra, usuńmy ile możemy i idziemy. Środkowe niech będzie. Chyba na lepszą walkę nie mogliśmy trafić, szczerze mówiąc. Więc dobra, łapiemy, tak?
Nie dostaliśmy ani razu tego, co chciałem, ale hej, przemistrz, kawa jest. Dobra. I znowu nie dostaliśmy ani razu tego, co chciałem. No, ta walka się zapowiada trochę gorzej. Ale dobra, jeśli mamy sobie poradzić z tym wszystkim, co tak przy okazji, na przeszłość jeszcze. Jeśli będziemy kiedyś grać na live'ach, to krzyczcie na mnie, jeśli będę miał strategię pod właśnie drewniane rzeczy, a nie będę tego robił. Pierwsze, co to powinniśmy zaczynać, od łapania butelki wody. Ja. Jak złapie się butelkę wody, to łatwiej potem przychodzi wszystko inne. Czyli zbieranie tarczy. To i tak mi się nie udało jakimś cudem. Masakra. Masakra, jakim miałpem potrafi być. Ale dobra, to teraz tak, butelka wody i tarcza. Głównie tylko butelka wody i tarcza, bo butelka wody odnowi nam tutaj wszystko, że znowu będzie pełne. A tarcza, bo... Halo? Tak jakby tarcza, to jest nasza cała strategia. Ale okej. Okay. Teraz się blokuję, to można złapać jeszcze różdżkę. O, proszę, jeszcze świnka skarbonkę, gratis. Świetnie. To, że tam bijemy za 5, to istotne. Okej, okay, tak, się poblokowaliście pięknie. Okej. Okay. W takim wypadku... Ja odpowiem na wasze piękne blokowanie, także biorę kolczastą tarczę. Chciałem jeszcze butelkę wody, ale jak widzieliście, się nie udało. I tak. Druga tura oczywiście, że kolczasta tarcza, no im więcej jakichś jeszcze dodatkowych badziewiaków, tym lepiej. Naprawdę zmarnują się obrażenia, ale zawsze trucizna się chyba nałożyła. No chyba. Jest okej. Okay. Przebili się i to dosyć mocno. Co za tym idzie, powinienem chyba odkopać butelkę, ale... Za dużo roboty z tym będzie, weźmy więc właśnie, no, tą różdżkę po prostu dla świętego spokoja. W sumie spróbujmy wyziąć patyk szczęścia. Może jeśli dopisze nam szczęście, to pierwszego wyeliminujemy już teraz tutaj. No, niestety nie. Powoli tak będą ginąć. Nawet nie powoli, już w tej turze giną na 100%. Pozostaje tylko kwestia tego, żeby jak najbardziej anulować ich obrażenia. A co za tym idzie, przydałoby się jak najwięcej bloku. Ładnie było łącznie za 50, to... Ja nie przyblokuję wszystkiego. Patek szczęścia mi teraz trochę przeszkodził w zbieraniu tarczy. No niedobrze. 30 obrażeń. Nadal życie jednak jest na poziomie akceptowalnym. Nie ulepszona. Więc... A, tak nie przejdę. Super. Czyli muszę te bitwy stoczyć? Nie. To ja tam nie idę. My z tego zwalczymy tutaj... Melimon. Ktoś chce do mojej maszyny i się blokować. Już gościa nie lubię. Ale jest strzykawa i... zwykła tarczka, niech będzie. Głównie chodzi o to, niech będzie, bo strzykawa. A tutaj nieulepszona tarcza kolców i ulepszona przy sobie. Niestety złapaliśmy tylko nieulepszoną. I tak w następnej rundzie, nieważne co, jak, gdzie, kiedy, musimy odkopać tą... Okej, okay, co to jest? Mail bomb. Eksploduje i zadaje mi 10 obrażeń, jeśli nie jest usunięta z maszyny. I kiedy podniesiemy, to 20 obrażeń najbliższym. Piękna tura po prostu. Oj, no nie wygląda to najlepiej. Dostajemy dużo obrażeń już na dzień dobry. Spróbujmy przekazać tą bombę, wyciągnąć już jedną. Nie! Oj, najgorzej. Dostajemy mnóstwo obrażeń jeszcze, on nas będzie bił. Przegrana. O, to tak po prostu przegrana. Kto by się spodziewał? Ale okej, kontynuujmy i... Udało się coś odblokować? Jakąkolwiek postać? Nie. 40 bloku naraz. Tutaj 500 monet, żeby odblokować tą postać. Tutaj zadać 20 obrażeń samemu sobie. No okej, okay, no. Nie wyszło. Tak czy inaczej, na tym będziemy kończyć. I tak, w następnym odcinku spróbujemy kolejną postać. Prawdopodobnie może tego całego skrapiego. Kto wie. Okej. Okay. Ej, fajne. Za wygraną dostaniemy taką nagrodę. Jego tutaj.
O. Dobra. Nie będę teraz może tego wszystkiego przeglądał, po prostu tak czy inaczej. Dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że takie długie. I cóż. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych epizodach z tej bądź innych gier. No to tak, już naprawdę starczy tego gadania. Trzymajcie się, no i hej, hej.